aptek, panie redaktorze, w części aptek rzeczywiście braki pojawiły się. My na bieżąco monitorowaliśmy i o dziwo, w przeciwieństwie do tych doniesień medialnych, sprzedaż receptowa w Polsce, czyli sprzedaż ta podstawowych tych leków, czyli antybiotyków i leków przeciwwirusowych, była na poziomie 88%. Czyli oczywiście pacjent mógł nie dostać w jednej czy drugiej aptece leku, ale co do zasady ten lek w trzeciej czy czwartej aptece otrzymywał. Ta 88%... No 12% to nie jest też... Panie redaktorze, 88% to jest standard rok do roku. Zawsze występują pewne braki, zawsze jakieś recepty nie da się zrealizować, więc nie odstawaliśmy od tego standardu rok do roku. Oczywiście w przypadku oseltamiwiru, czyli leku przeciwwirusowego, występowały pewne braki i w przypadku części amoksycylin. Jednak po uruchomieniu dodatkowej aprowizacji przez polfetarchomin te bieżące potrzeby amoksycylin zostały zaspokajane, a dodatkowo my ściągaliśmy od producentów oseltamiwiru dodatkowe zapasy. I tu trzeba powiedzieć, że na przykład w tym tygodniu już do Polski dotarło ponad 150 tysięcy sztuk leków. 50 tysięcy już zostało zwolnionych do hurtowni, 100 tysięcy dotarło do Polski wczoraj i w najbliższych dniach będzie zwalniane do hurtowni, czyli niedługo będzie na rynku aptecznym. I to jest nasz zabieg Ministerstwa Zdrowia u producentów w celu zwiększenia aprowizacji Polski. Czyli biorąc pod uwagę to mniejsze zapotrzebowanie już na leki w związku z opadającą falą zakażeń, to rozumiem, to zdecydowanie oseltamiwiru nam... Wydaje się, że w perspektywie tygodni udało się rozwiązać. Zdecydowanie oseltamiwiru nam nie zabraknie, biorąc teraz pod uwagę ilość wypisywanych recept na amoksycyliny. Szczególnie tutaj mówię o amoksycylinach dla dorosłych, który w tej chwili jest mniej więcej na poziomie 26 tysięcy, a w szczycie to było w granicach 44-45 tysięcy, to trzeba powiedzieć, że polfetarchomin jest w stanie teraz tygodniowo zaspokoić takie zapotrzebowanie. Panie ministrze, mówiłem o tych unijnych problemach. No, we wszystkich niemal krajach unijnych jest pomysł, żeby zakupy leków odbywały się na właśnie unijnym poziomie, tak jak miało to miejsce w przypadku szczepionek na koronawirusa. Czy Polska by takie rozwiązanie poparła, czy popiera? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą perspektywę? Na razie są to tylko doniesienia medialne. My z taką propozycją na stole położoną się jeszcze nie spotkaliśmy. Na pewno ona nie wejdzie w życie w tym sezonie, bo już jest za późno. Sama organizacja, logistyka zamówienia i logistyka dostaw. No tak, ale problem, jeżeli chodzi o rynek leków, wiadomo, mamy pewne, możemy mieć pewne wątpliwości co do konstrukcji umów. Jak te umowy będą skonstruowane? Bo jeżeli ich konstrukcja ma być na zasadzie podobnej do szczepionek covidowych... Czy borykamy do dzisiaj z tymi umowami? To szczerze, panie redaktorze, nie interesuje nas wówczas taki zakup. Jeżeli miały być to zakupy elastyczne, dostosowane do bieżących potrzeb krajowych, to jak najbardziej jesteśmy zainteresowani. Czyli tak, jeżeli nie będą to sztywne po prostu umowy i liczby jakieś konkretne... Dokładnie. Dostaw, powinny to być na tyle elastyczne umowy, żeby każdy kraj mógł dostosować bieżące dostawy do potrzeb zdrowotnych, a nie zaciągać kolejne zobowiązania, kiedy tych potrzeb zdrowotnych nie ma. Panie ministrze, Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW prognozuje teraz znaczący wzrost zachorowań na koronawirusa. No tam są bardziej optymistyczne i mniej optymistyczne prognozy, ale w każdym razie koniec stycznia to jest wyraźny wzrost. Widać już to w realnych liczbach? Jakąś zwyżkę? Ona się zaczyna, panie rzeczniku, czy na razie nie? Do mniej więcej 13-14 stycznia notowaliśmy w Polsce spadki zakażeń covidowych. W tej chwili jesteśmy mniej więcej na poziomie 300 zakażeń średnio dziennie. Oczywiście mówimy o tych zakażeniach, które są odnotowywane w systemie, bo co logiczne, tak jak w przypadku grypy, część osób przechorowuje w domu, części osób lekarz podstawowej opieki zdrowotnej u części tych osób nie przeprowadza testu. Jednak to zaręczam, że COVID już nie będzie stanowił dla nas problemu i wbrew wszelkim modelom, z którymi my się stykamy od początku walki z pandemią, nie spodziewamy się drastycznych wzrostów, a w tej chwili uciążliwość COVID-u jest dużo, dużo mniejsza niż uciążliwość przeciętnej grypy. No tutaj to chyba nie wiem, panie ministrze, czy bym się zgodził, bo jak spojrzymy na liczbę śmiertelnych przypadków, jeżeli chodzi o relacje śmiertelnych przypadków do samych zakażeń, to w przypadku COVID-u ona jest dużo groźniejsza. Znaczy, jednak, więc... Panie redaktorze, no znowu nie wiem, skąd pan bierze dane, bo ja biorę dane na przykład ze szpitali. I o ile w szpitalach, panie redaktorze, i o ile w szpitalach mamy 800 dzieci z powodu grypy, o tyle mamy 70 małych pacjentów z powodu COVID-u. Oczywiście... No ale chodziło o relacje do zakażeń, prawda? Mówił pan, ale że... Ale w przypadku grypy
zgony również mają miejsce. W przypadku RSV zgony również mają miejsce. W tej chwili to, co obserwujemy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, to jest mniejsza uciążliwość omikronu i to powie każdy specjalista. A jest ten nowy omikron w Polsce już? Kraken, tak? Chyba tak się nazywa? Nie, jeszcze tego omikrona nie ma, ale on nie stanowi zagrożenia. Oczywiście on jest bardziej zakaźny, ale też mniej obciąża nasz organizm, więc COVID w tej chwili nie stanowi większej obawy dla systemu ochrony zdrowia. Panie ministrze, a w tym kontekście stan zagrożenia epidemicznego zostanie wkrótce zniesiony? No bo on powiedzieliśmy, że przynajmniej do końca sezonu infekcyjnego nie. A koniec sezonu infekcyjnego to jest koniec marca? Tak mniej więcej można powiedzieć? Zazwyczaj sezon infekcyjny kończy się z końcem marca. Czyli zakładamy, że do tego czasu stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany. Od kwietnia, od drugiego kwartału będzie zniesiony, tak? Taki nie jest, powiem, jak rozumiem, nie powiem kategorycznie, tam. I proszę nie oczekiwać, że powiem kategorycznie, bo sytuacja w przypadku wirusa zawsze może się diametralnie zmienić. Na dzień dzisiejszy planujemy, że wraz z końcem sezonu infekcyjnego powinien się skończyć stan zagrożenia epidemicznego w kraju. A mówił to rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Za chwilę internetowa dogrywka naszego programu. Tym, którzy nie mogą przenieść się do sieci, żeby śledzić dalszą część naszej rozmowy. Życzymy dobrego dnia. Pozostałym mówię, do usłyszenia za chwilę. Radio Plus. Sedno sprawy. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia, cały czas jest z nami. Ponownie witam, panie rzeczniku. Rozmawialiśmy o koronawirusie teraz, ale ten temat zakończmy, o szpitalach szerzej. Chciałbym, panie rzeczniku, parę zdań zamienić. Rok temu pamiętam taką konferencję z pana udziałem, z udziałem pana ministra Adama Niedzielskiego. Była mowa o tym, jak walczyć z zadłużeniem polskich szpitali. No problem jest od lat, nie kilku nawet lat, tylko to zadłużenie cały czas narasta. Ta miała powstać Agencja Rozwoju Szpitali, nie powstała, projekt wycofano. Kolejny wkrótce ma zostać złożony w Sejmie czy przyjęty przez rząd. Jak to, panie rzeczniku, będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ten problem, bo póki co nie ma tych rozwiązań gotowych, prawda? Kończy się praca rzeczywiście nad przeformułowaniem tego projektu, który w założeniu miał wyglądać tak, jak pan redaktor mówi, czyli była taka specjalna agencja restrukturyzacji szpitali, która przyznawała szpitalom pewne kategorie w zależności od tego, jak wyglądają finanse szpitali i jak wygląda zarządzanie szpitalem. I to było na zasadzie troszeczkę przymusu i obligatoryjności. Teraz chcemy przeformułować i przeformułujemy ten projekt na zasadę fakultatywności. To znaczy szpital może się starać o restrukturyzację i na tą restrukturyzację, jeżeli przygotuje plan wspólnie chociażby przy pomocy Narodowego Funduszu Zdrowia, oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, przygotuje plan restrukturyzacji, ma szansę otrzymać ze specjalnego funduszu środki na przeprowadzenie tej restrukturyzacji. Czyli wcześniej, można powiedzieć, dawaliśmy i kij, i marchewkę, teraz damy stricte marchewkę. Chcesz zrestrukturyzować swój szpital, chcesz, żeby wychodził przynajmniej na zero, a właściwie nie przynosił strat, pomożemy ci, damy ci pieniądze, tylko przygotuj plan restrukturyzacji. No ale kiedy państwo ten plan przygotują, plan w postaci projektu ustawy, kiedy on ten zostanie? Ten projekt jest już na ukończeniu, niedługo powinien zostać przedstawiony. Przedstawiony, jak rozumiem, Komitet Stały Rady Ministrów, przyjęcie przez rząd. Dokładnie tak. Projekt rządowy oczywiście, tak? Ale to jakiś wstępny scenariusz. Styczeń to będzie czas przyjęcia przez rząd tego Poczekajmy, projektu. Aż rząd przyjmie, myślę, że jeszcze w tym roku. Panie ministrze, mamy jeszcze w tym roku, jest 20 stycznia, więc jeszcze w tym więc roku. Więc oczekuję, że w najbliższych tygodniach zostanie przyjęty na rządzie. To jest jeden z kamieni milowych też swoją drogą, panie ministrze. Tak, tak? Oczywiście, dlatego bardzo dbamy, aby ten projekt wyszedł jak najszybciej z Ministerstwa Zdrowia. A tutaj unijne pieniądze też pomogą reformować, poprawiać stan funkcjonowania polskich szpitali, tak. No bo jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, to on miał przede wszystkim pomóc wydźwignąć Europę po pandemicznym kryzysie, no i też dofinansować służbę zdrowia. Pieniądze z KPO to są też takie środki, na które czeka mocno polska służba zdrowia? Panie redaktorze, pamiętajmy, że problemem części polskich szpitali nie są dodatkowe środki. Problem leży... Ale jak brakuje bieżących, to dodatkowe mogą wtedy je zastąpić. Panie redaktorze, znamy przypadki, w których do systemu można dolewać Bóg wie jakich pieniędzy, a jeżeli ktoś nie potrafi tych pieniędzy racjonalnie wydatkować, nie potrafi zarządzać infrastrukturą mu podległą, to żadne dodatkowe miliony nie pomogą. I niestety część szpitali znajduje się w takiej właśnie sytuacji. Dlatego my uzależniamy przyznanie pomocy od przygotowania projektu
reformy szpitala danego, restrukturyzacji tego szpitala, uzdrowienia tego szpitala. Bez takiego projektu nie będzie dodatkowych środków. Podkreślam, do systemu ochrony zdrowia można wlać każde pieniądze. Potrzeba jest sprawnych menedżerów, którzy potrafią je wydać. Panie rzeczniku, to kolejna sprawa, taka bliska może naszym słuchaczom. Bardzo prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponował, żeby każdy pracownik dysponował takimi 4 w ciągu roku dniami L4 na żądanie, tak to można nazwać, czyli bez pośrednictwa lekarza, bez zaangażowania służby zdrowia informujemy pracodawcę, że źle się czujemy, że jesteśmy chorzy i 4 takie dni w roku możemy wykorzystać. To jest propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej, żeby odciążyć, jak rozumiem, służbę zdrowia i przede wszystkim POZ-y, no bo to one biorą na siebie te zwykłe nasze takie codzienne choroby, przeziębienia i tak dalej. Dobry pomysł? Jak to Ministerstwo Zdrowia ocenia? Ja dziwię się po dwakroć. Po pierwsze, że lekarz formułuje zalecenia, żeby do lekarza nie chodzić. Po drugie, że lekarz formułuje te zalecenia w momencie, w którym do szpitala z powikłaniami po grypie trafia między 2 a 3 tysiące osób. 2 a 3 tysiące osób, które być może nie zdołały odwiedzić lekarza POZ-u, być może nie chciały odwiedzić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli pan prezes Jankowski wie, jak wygląda przebieg grypy w Polsce, zetknął się z grypą w przychodni w podstawowej opiece zdrowotnej, wie, jakie zagrożenia może powodować grypa, wie, że może skończyć się chorobami układu krążenia, wie, że może zakończyć się zgonem i dzisiaj pan prezes Jankowski formułuje zalecenia, żeby do lekarza nie chodzić. Przyznam, że trudno o komentarz. No ale panie rzeczniku, jeżeli chodzi o to, żeby no, w takich najbardziej błahych, jak rozumiem, sprawach. Tak? Panie redaktorze, czy jest tak, pan w stanie możemy zdefiniować błahą sprawę sam bez wizyty u lekarza? No nie jestem w stanie zdefiniować, ale ten lekarz panie też... Panie redaktorze, to o czym my dyskutujemy, jeżeli... Nie jest w stanie zdefiniować, tylko wysyła ewentualnie na dalsze badania. Ja podam przykład. Więc... W COVID-zie wiele osób definiowało, że jest bardzo zdrowych i te problemy z oddychaniem są problemami błahymi. Wie pan, czym się skończyło? No często kończyło się śmiercią. Tak, i w tym momencie mamy formułowane zalecenie, żeby do lekarza się nie udawać, tylko korzystać z automatycznych zwolnień lekarskich. To nie jest panaceum na poprawę obsługi pacjenta w Polsce. A jeżeli chodzi o te rzeczy, które zmieniły się z początkiem tego roku, panie rzeczniku, które miały poprawić obsługę pacjenta, czyli na przykład przy każdym SOR-ze nocna i świąteczna pomoc lekarska, czy to udało się wdrożyć ten system, czy to działa, czy faktycznie w tym czasie, kiedy są POZ-y zamknięte, no z jednej strony mamy dostęp do lekarza w przypadku no, tych nie najpoważniejszych przypadłości, a z drugiej strony SOR-y nie są zablokowane? Po pierwsze, to rozwiązanie obligatoryjnie ma wejść od lipca. Więc w tej chwili szpitale wprowadzają przy SOR-ach nocną i świąteczną opiekę medyczną. I na razie to tak ona... ma możliwości po prostu. Tak, ale już większość SOR-ów dysponuje tą nocną i świąteczną opieką medyczną. My teraz wprowadzamy dodatkowe rozwiązania, które mają spowodować rzeczywiście mniejsze zakorkowanie SOR-ów, biorąc pod uwagę, że większość trafiających tam osób nie powinna się tam nigdy znaleźć. A więc już od mniej więcej 2 tygodni lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może skierować pacjenta na SOR. Jeżeli istnieje konieczność skierowania pacjenta na SOR, to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wzywa karetkę. Jeżeli pacjent sam jest w stanie dostać się na SOR o własnych nogach, to znaczy, że ta wizyta nie jest konieczna. Jeżeli lekarz chce skierować pacjenta do szpitala, ma możliwość skierować go na konkretny oddział z konkretnym podejrzeniem. Sam w stanie się dostać na SOR, jeżeli nie wiem, z członkiem rodziny jest w stanie dostać się na SOR, panie redaktorze, ma, nie wiem, urwaną rękę, to jest w stanie dojść na ten SOR, jeżeli ma blisko. Z urwaną ręką chciałby no, pan chodzić. No, panie redaktorze, chyba trochę pan zaburza system ochrony zdrowia. Można dojść na SOR. Czy pan chce z urwaną ręką chodzić po ulicach, naprawdę? Nie, Boże, z urwaną, ze złamaną, otwarte złamanie. Chodzi mi o to, panie rzeczniku, że kryterium dojścia samodzielnego czy z pomocą członka rodziny. Panie redaktorze, SOR jest to szpitalny oddział ratunkowy, jak sama nazwa wskazuje. Ma ratować ludzkie życie. Jeżeli pacjent w POZ-cie nie wymaga wezwania karetki, to znaczy, że może iść na dowolny oddział, może iść do lekarza ortopedy, gdzie zostanie założony gips. A z orwaną ręką to po ulicy by nie chodził. Czyli, panie rzeczniku, co dokładnie zmieni się, jeżeli chodzi o SOR? W tej chwili zmieniamy wyceny, tak żeby przekierowanie pacjenta ze szpitalnego oddziału ratunkowego na nocną i świąteczną opiekę medyczną również w pewien sposób szpitalowi się opłacało. Bo często też spotykaliśmy się z taką sytuacją, że szpital chciałby odciążyć SOR, ale zwyczajnie finansowo ten pacjent na SOR-ze daje zastrzyk. Więc my chcemy ten zastrzyk również przenieść na nocną i świąteczną opiekę medyczną.
żeby tym samym SOR-y były zdecydowanie różniejsze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz był gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Państwu życzę już udanego dnia, tak samo jak i panu rzecznikowi. Do usłyszenia jutro. Do zobaczenia. Radio Plus. Sedno Sprawy. W pełnej gotowości jest już Kamila Biedrzycka, żeby poprowadzić dla Państwa za chwilę Ekspres Biedrzyckiej. Dzień dobry Państwu w piątek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gośćmi dziś były ambasador w Ukrainie, Jan Piekło. Oczywiście o kwestiach wojennych rozmawiać będziemy, ale na początek o 9.15 jeszcze nie widziany u nas Janusz Kaczmarek, były minister spraw wewnętrznych i administracji w pierwszych rządach PiS-u, a także były prokurator krajowy. Będziemy rozmawiać o dymisji ewentualnej komendanta głównego policji pana generała Szymczyka. Tego domaga się opozycja, przywołując wszystkie afery związane z komendantem Szymczykiem, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia. Ta ostatnia to kwestia pseudo-Hiszpanów, którzy przy polskiej infrastrukturze krytycznej łowili bursztyny nocą w trakcie sztormowej pogody. Policjanci otrzymali krótkie wyjaśnienia, niespecjalnie sprawdzali, co dalej w związku z tym się wydarzyło i Hiszpanie, domniemani Hiszpanie, zniknęli. Szerzej już za chwilę na ten temat. Będziemy dzisiaj także mówić o Władimirze Putinie, który chyba zmienia strategię trochę, jeżeli chodzi o kwestię związaną z przekazywaniem informacji Rosjanom o toczącej się wojnie w Ukrainie. Przepraszam, operacji specjalnej, bo do tej pory tak Putin o niej mówi. I wydaje się, że przygotowuje Rosjan na kolejną wojnę ojczyźnianą. Wojnę, która potrwa bardzo długo. Putin w swoim przemówieniu mówi, że Rosjanie muszą być gotowi na krew, pot i łzy. Co to oznacza? Dzisiaj także u nas w programie. Ale mamy także Parlament Europejski, który przyjął wczoraj niewiążącą, co prawda, ale jednak rezolucję, która wzywa do powołania specjalnego i międzynarodowego Trybunału do spraw ścigania zbrodni wojennej. Przed tym Trybunałem miałby stanąć Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka. Czy dojdzie do takiej sytuacji, czy uda się rozliczyć wszystkie zbrodnie i tragedie, które dokonały się w Ukrainie rękami ruskich? I mówię to wprost i specjalnie w taki sposób. Na ten temat także dzisiaj u nas zapraszam. Ale zaczynamy, drodzy Państwo, oczywiście od przypadków pana komendanta głównego Szymczyka. Bo tych przypadków bardzo dużo. Mam tutaj nawet wyliczone wszystkie no takie rzeczy, które mogą budzić wątpliwość, jeżeli chodzi o słuszność, konieczność i gospodarność, jeżeli chodzi o finanse działań policji. No Państwo wiedzą, że wszystko rozpoczęło się od czystek kadrowych. Państwo wiedzą, że chronione są przez masę policjantów obchody miesięcznic smoleńskich, że nawet na wyciągnikach antyterroryści pilnują niektórych polskich obywateli, żeby przypadkiem nie zakłócili tych miesięcznic. No taki przykład, ponad prawie 3,5 tysiąca policjantów w lipcu 2017 roku broniło miesięcznicę smoleńskie, jakby było przed czym. Mamy też ochronę przez policję bardzo ważnych pomników, czy to katastrofy smoleńskiej, czy świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Mamy wycinanie konfetti przez ten cały czas, pamiętają Państwo, dla ministra Zielińskiego. Represje wobec demonstrujących kobiet, ale nie tylko kobiet. Mamy kwestie także sytuacji związanych
związanej no, na przykład z tymi ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi brata komendanta Szybczyka. No już nie wspomnę nawet o granatniku. Nazbierało się tego trochę, więc Januszem Kaczmarkiem przeanalizujemy sobie, jak ta sytuacja wpływa w ogóle na postrzeganie policji. Bardzo liczę też na Państwa dzisiaj. Ja za chwilkę tutaj sobie odpalę transmisję i będę czytać, na ile dam radę, rzecz jasna, to co Państwo piszą, bo jestem bardzo ciekawa Państwa opinii dotyczącej zaufania do munduru policyjnego. To zaufanie, przynajmniej jeżeli chodzi o sondaże takie oficjalne, bardzo mocno spada. I pytanie dlaczego? Co Państwu nie podoba się w działaniach policji? Czy Państwo widzą rzeczywiście, że jest to już w tej chwili służba polityczna tak naprawdę i uzależniona od politycznych rozkazów? Proszę dzisiaj pisać na ten temat. Przy okazji będę zadawać też od Państwa pytania, jeżeli takowe się pojawią, panu ministrowi Kaczmarkowi. Więc to będzie lwia część naszej rozmowy, ale oczywiście też o działaniach prokuratury, również w kontekście brata komendanta Szymczyka mówić będziemy. Ale to nie są jedyne istotne rzeczy, które wydarzyły się, drodzy Państwo, w Polsce, bo mamy także no, to duże zamieszanie, jeżeli chodzi o poszukiwaczy bursztynów, Hiszpanów. W pobliżu infrastruktury krytycznej Polski, na Bałtyku, nocą, przy sztormowej pogodzie, w łodzi bez odpowiednich papierów, kupionej dzień wcześniej w Iławie od starszego pana. No i sytuacja jest taka, że przez 6 godzin żadne polskie służby z policją na czele nie zainteresowały się tym, kto, co i w jakim celu łowi i pływa wokół polskiej infrastruktury krytycznej. Tutaj chodzi o gaz. Przede wszystkim w sytuacji, kiedy mamy wojnę za naszą granicą i kiedy były już no, rozmaite historie związane chociażby z uszkodzeniem Nord Streamów, zarówno numer 1, jak i numer 2. Policja pojawiła się po czasie, zapytała Hiszpanów domniemanych, co tutaj robią. Oni odpowiedzieli, że szukają bursztynu. Policja odpowiedziała, aha, a czy państwo mają jakieś papiery? Nie, nie mamy. Policja odpowiedziała, aha, a czy możemy dostać numer telefonu? Owszem, panowie mogą. Dostali. Okazało się, że to jest numer 10-cyfrowy. Jak się państwo domyślili, nie ma takiego numeru. I na tym skończyła się interwencja policji. Wczoraj pytany był o tę sprawę premier Mateusz Morawiecki. I premier Mateusz Morawiecki, zachowam powagę. Odpowiedział tak. Oczywiście, może być tak, że to są osoby niebezpieczne, a może się też okazać, że nie są to osoby niebezpieczne. Kropka. Na ten temat również rozmawiać będziemy. Ale trzeba wspomnieć jeszcze o tym, co dzieje się w polskim sądownictwie, drodzy Państwo. Nowa Izba Sądu Najwyższego orzekła, że sędzia Gonciarek ma wrócić do orzekania. To był jeden z dwóch sędziów, którzy jeszcze w tej chwili nie mogli orzekać. Uznano, że zawieszono go, proszę, zaskoczenie, niezasadnie i wadliwie. Sędziego Piotra Gonciarka z Warszawy do orzekania przywróciła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Orzekła, że prezes sądu Piotr Schab, czyli jeden z najbliższych ludzi Zbigniewa Ziobry i Izba Dyscyplinarna nie mogły go zawiesić za wykonywanie wyroków m.in. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaś sama ta izba nie była legalnym sądem. Ponad rok trwało zawieszenie pana sędziego Piotra Gonciarka z Sądu Okręgowego w Warszawie. Obaj sędziowie, mam na myśli także Igora Tuleje, który również w tym samym sądzie orzekał, no, wspierali się od samego początku i sędzia Tuleja także został przywrócony do orzekania. Gonciarek to jest piąty sędzia zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną, który został przywrócony właśnie. Wcześniej wrócili Paweł Juszczyszyn, Maciej Rutkiewicz, Igor Tuleja i Krzysztof Chmielewski z Warszawy. Nadal zawieszony jest jeszcze sędzia Maciej Ferek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Wielka wygrana także wspomnianego już sędziego Pawła Juszczyszyna. Sąd nakazał z kolei panu Maciejowi Nawackiemu cofnąć jego karne przeniesienie. To pierwsze takie orzeczenie w Polsce, dlatego że będzie ono miało znaczenie również dla innych sędziów, także karnie przeniesionych do innego wydziału, bo przypomnę, że w tej chwili też no, jest taka gra z sędziami, że oni są przenoszeni w zupełnie inne miejsca, do innych wydziałów niż orzekali wcześniej. W związku z tym zajmują się no, tak naprawdę nie swoją działką, mówiąc wprost i mówiąc potocznie. I o to także sędzia Gonciarek walczy. Tej walce oczywiście będziemy się przyglądać. Czy to jest odwilż, jeżeli chodzi o sytuację związaną z relacjami z Komisją Europejską, bo przypomnę, że odwieszenie sędziów było jednym z warunków, jeżeli chodzi o kamienie milowe właśnie. Więc te wszystkie tematy poruszymy już za chwilę, a z panem
panem ambasadorem Janem Piekło oczywiście porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Browarach, o żałobie, która w tej chwili toczy Ukrainę właściwie każdego dnia, o tym, jak bardzo sytuacja śmierci najwyższego kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mogła wpłynąć na morale i społeczeństwa, i żołnierzy. O tym mówić będziemy, ale przede wszystkim także o Władimirze Putinie, który dość zaskakujące przemówienie wczoraj wygłosił właśnie w kontekście wojny. Wspominałam państwu już, że stwierdził, że Rosjanie muszą być gotowi na krew, na pot i na łzy. Więc to jest zapowiedź wojny długotrwałej. Fatalna wiadomość i dla Zachodu, i dla Ukrainy. Dziś także spotkanie formatu Rammstein. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pentagon, w tym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 50 krajów, a w jego trakcie zostanie omówiona aktualna sytuacja wojskowa Ukrainy i kwestie koordynacji dalszego wsparcia działań obronnych. O tym wszystkim dziś u nas w programie. To jest Ekspres Biedrzyckiej, a już za chwilę u państwa pierwszy gość, pan minister Janusz Kaczmarek. Dzisiaj to trzeba skwitować tak, jaki pan taki kram. Po październiku, po wyborach, jak wygrywamy wybory, policja wraca na swoje tory, pilnuje bezpieczeństwa Polek i Polaków, Polacy mają się czuć bezpieczni, a Jarosław Kaczyński, jak chce mieć pilnowany dom, niech sobie to zapłaci z własnych pieniędzy, jego sprawa. Ja mam wielu kolegów, nawet mógłbym powiedzieć przyjaciół, którzy służą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, są policjantami różnych stopni i różnych rang i powiem, ja współczuję kolegom, bo ta kwestia tej takiej dominacji politycznej i wpływu polityków na to, co powinni robić i wykonywać policjanci, no jest wręcz niebagatelna. Oczywiście pozostaje pytanie, co robią osoby, które odpowiadają za kierowanie policją. Myślę tutaj o tych, którzy noszą mundury, w tym i komendanta głównego, który no jakby nie było, chyba już nie będzie w stanie się w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, bo pani redaktor, w okresie początkowym wielokrotnie mówiono, że właśnie generał Jarosław był takim jakby strażnikiem, że chronił policję przed politykami. Teraz te 7 lat wskazało, że chyba jednak tak się nie dzieje. I ta puenta, którą pan poseł przedstawił, chyba jest najlepszą, że trzeba mieć nadzieję, że kiedy opozycja przejmie odpowiedzialność za kraj, policja wróci do swoich zadań statutowych. Proszę pamiętać, że policja jeszcze kilkanaście lat temu, no 10 lat temu, była jedną z formacji, która cieszyła się największym zaufaniem społeczeństwa. Nikt nie wzdrygał się przed tym, że pojawiał się radiowóz, nikt nie krytykował policjanta za to, że pojawił się w miejscu publicznym. Dzisiaj się to niestety zmieniło. Trudno to będzie odwrócić, ale tak jak powiedziałem wcześniej, mocno współczuję kolegom z policji, że zostali sprowadzeni do funkcji nie takich, do których się powołali i na którą służbę się decydowali. Pierwszy raz w Ekspresie Biedrzyckiej Janusz Kaczmarek, były minister spraw wewnętrznych i administracji za czasów pierwszego okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. To warto podkreślić w kontekście tego, o czym dziś będziemy rozmawiać. Były prokurator krajowy. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Dzisiaj adwokat. Będziemy rozmawiać dzisiaj przede wszystkim o stanie polskiej policji, stanie zaufania polskiego społeczeństwa do tegoż i o samym komendancie Szymczyku, wobec którego narasta coraz więcej kontrowersji, coraz więcej znaków zapytania, coraz więcej wątpliwości. Wiemy, że sam pan generał Szymczyk nie ma zamiaru podawać się do dymisji. Zdaje się, no, nie ma żadnej refleksji dotyczącej ani swojej działalności, ani ludzi sobie podległych. No ale rzeczywiście tych znaków zapytania pojawia się coraz więcej. Opozycja mimo wszystko dymisji się domaga. Ja poprosiłam naszych widzów, żeby komentowali dzisiaj naszą rozmowę, zadawali ewentualne pytania i wyrażali swoją opinię dotyczącą policji. Jeśli pan pozwoli, przed pierwszym pytaniem kilka przykładów. A propos tych Hiszpanów, też pan na pewno o tym słyszał. Trzeba było zgłosić, że źle zaparkowali, to by im mandat milicja wystawiła i odebrała łódkę. Jak widzę milicję, to od razu uciekam, pisze następna osoba. Żadnego zaufania do milicji. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy piszą milicji. To jest też zastanawiające. Ani do żadnej innej instytucji państwowej. Żadnej. Następne osoby piszą o tym, że państwo polskie za PiS-owców zmieniło się w opresyjnego okupanta. No i takich komentarzy jest znacznie więcej, bardzo krytycznych wobec policji. Tak ogólnie najpierw, panie ministrze, co się stało, pana zdaniem, że tak bardzo spada zaufanie do grupy, która kiedyś była na czele tych rankingów, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne?
Tak, to jest dobre pytanie. Natomiast na nie jest dosyć trudna odpowiedź, choć z drugiej strony te przykłady, które pani dzisiaj podała, stanowią swoistą odpowiedź w tej sprawie. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wielość krytycznego ostrza zaczyna spadać na kierownictwo tej policji, no to to już jest problem. A w związku z powyższym, skoro te przykłady, które pani przytoczyła, w dużej części dotyczą samego komendanta głównego policji, to cóż mówić o pozostałych osobach? Skoro ten komendant ma być wzorem, ma być tym numerem pierwszym, jak to sama policja, sami funkcjonariusze policji określają, no to cóż, jego wpadki rzutują na pozostałych, a w związku z powyższym no, mamy taki obraz. Te słowa w postaci nazywania policji milicją też dużo mówią, albowiem milicja jako formacja jest formacją, która się skompromitowała, formacją historyczną, dlatego zmieniliśmy nazwę między innymi na policja wzorem zachodnich państw demokratycznych. No i niestety ilość krytycznych uwag również ogniskuje się w tej nazwie. No dobrze, tylko teraz pytanie, panie ministrze, jak to jest, że po tylu wpadkach nie ma dymisji generała Szymczyka? Proszę sobie wyobrazić sytuację, że cofamy się do lat, kiedy pan był szefem MSWiA. Czy pan w ogóle brałby pod uwagę pozostawienie takiej osoby na stanowisku już po samej historii z granatnikiem? Proszę zwrócić uwagę, historycznie rzecz biorąc, jeden z moich zastępców, wiceministrów, no powiedzmy sobie, nie chcę użyć słowa skompromitował się, ale no, w jakiś sposób swoim zachowaniem oddziaływał negatywnie, no, wysyłał funkcjonariuszy policji po różnego rodzaju napoje. No, no nawet po fast foody z tego, co pamiętamy. Tak. I tak, w związku z powyższym, no, ponieważ było to ujmą na honorze, na mundurze policyjnym, uznałem, że ten wiceminister nie powinien dalej piastować swojej funkcji i wyjednałem u premiera jego odwołanie. W związku z powyższym, tak drobne przykłady, które tutaj przytoczyłem, ale które jednak były bardzo krytykowane przez społeczeństwo, przez świat dziennikarzy, co rzutowało na negatywny obraz całej formacji, no dzisiaj to tych przykładów mamy bez liku i one są o wiele gorsze, a co za tym idzie, no trudno powiedzieć, żeby tego taka osoba, jakim jest komendant główny policji, który jest dzisiaj swoistym, no nie powiem jeszcze pośmiewiskiem, ale proszę zwrócić uwagę, otwieramy internet, na dobrą sprawę ilość dowcipów, memów na temat komendanta głównego, no powoduje, że tak de facto on stracił swój autorytet w stosunku nie tylko do społeczeństwa, którego ocenia, ale do samych funkcjonariuszy policji, którym kieruje. Oczywiście policja jest formacją mundurową, jest hierarchicznie podporządkowaną, no będzie słuchać poleceń, ale też jego zdolność dowódcza w sposób diametralny no, się zmieniła, zmniejszyła. No i pojawia się jeszcze jeden problem, panie ministrze. Pojawia się jeszcze jeden problem, dlatego że rykoszetem dostają zwykli funkcjonariusze, którzy są Bogu ducha winni, którzy poszli do policji w dobrej wierze, chcąc ten zawód wykonywać z największą starannością. I wielu takich funkcjonariuszy jest, tylko oni w tej chwili są takim odbitym światłem tego, co dzieje się na najwyższych szczeblach policji. I to jest też poważny problem. To jest problem również dlatego, że ci funkcjonariusze, jak sama pani słusznie podkreśliła, niejednokrotnie są krytykowani poprzez pryzmat kierownictwa. Krytykowani to mało rzecz biorąc, z nich się zaczyna społeczeństwo śmiać. Dzisiaj każda drobna wpadka funkcjonariusza policji urasta do problemu, dlatego że no, jest pewnego rodzaju kula śnieżna. No, ja dzisiaj otwieram internet i czytam o sytuacji, gdzie jeden z zastępców komendanta robi rawan w restauracji, obraża gości hotelowych. No, no nie ma dnia, w którym
tego typu informacji do nas nie docierały. Panie ministrze, wiemy, że mamy najniższe poparcie dla policji w ogóle w dekadzie, w całej dekadzie. Po protestach kobiet, ja pamiętam, że sprzeciw, a właściwie brak zaufania wobec policji deklarowało 60% Polaków. Takiej sytuacji jeszcze nie było. I teraz pytanie, ile potrwa odbudowywanie autorytetu policji, pana zdaniem? Ja myślę, że my jesteśmy jeszcze w sytuacji, w której ten procent społecznego poparcia dla policji będzie jeszcze spadał. Mhm. A co za tym idzie, no będziemy mieli dalszy spadek tego społecznego zaufania. No tak słusznie pani podkreśliła, że kiedyś to zaufanie było jedno z większych, jeżeli chodzi o poszczególne zawody. I to będzie problem nie tylko wizerunkowy, to będzie problem, w którym no, może dochodzić do swoistego rodzaju no, negatywnych ocen zwykłego obywatela, który z jednej strony będzie śmiał się z tej policji, ale z drugiej strony będzie się jej obawiał, a nie wszedł do niej jako do tego, który ma dbać o jego bezpieczeństwo, do tego funkcjonariusza, który o to bezpieczeństwo obywatela ma dbać. To teraz, jeśli pan pozwoli, od ogółów do szczegółów przejdźmy. Na tapet weźmy teraz przede wszystkim to, co wydarzyło się na Bałtyku, czyli tą słynną historię z hiszpańskimi poszukiwaczami bursztynu, którzy ciemną nocą, przy sztormowej pogodzie, z łódką bez wymaganych zgód tegoż bursztynu szukali. Przez 6 godzin, przez nikogo nie niepokojeni, mimo że cały czas pływali wokół polskiej infrastruktury krytycznej, chodzi o gaz. Kiedy już pojawili się funkcjonariusze policji, zadali pytanie, kim są, Hiszpanami, co robicie, szukamy bursztynu, dajcie numer, damy. Okazało się, że nieprawidłowy. Zniknęli, rozpłynęli się w powietrzu. Na co wychodzi premier wczoraj i pytany mówi, że oczywiście sprawa jest sprawdzana, że będzie specjalne postępowanie w tej sprawie, no i że oczywiście może się okazać, że oni byli niebezpieczni albo że nie byli niebezpieczni. Jak pan to wszystko skomentuje? Pierwsze, co się nasuwa, bo jeżeli byli niebezpieczni, bo tak się okaże, no to już ich nie będzie, ponieważ rozpłynęli się. W związku z powyższym, no to te stwierdzenie premiera no, jest swoiście humorystyczne. Jeżeli dodam do tego, że mamy do czynienia z kardynalnym błędem, no powiem tak, na wybrzeżu każdy wie, jak się szuka bursztynu. Funkcjonariusze policji wiedzą, kto jest zwykłym poszukiwaczem, a kto jest przestępcą, który niszczy środowisko, ażeby ten bursztyn uzyskać. A w związku z powyższym, no, ten rodzaj patrolu, ten rodzaj kontroli jest po prostu haniebnie zły, śmieszny i dzisiejsze jakiekolwiek raporty mogą tylko dotyczyć, w jaki sposób, czy prawidłowo dokonano zatrzymania, kontroli, sprawdzenia tych osób. Bo jeżeli chodzi o raport co do samych tych osób, no to on już jest bezprzedmiotowy. Nawet jeżeli się okaże, że to są faktycznie jakieś osoby niebezpieczne, jak to stwierdził premier, to jakie to ma w tej chwili znaczenie, kiedy tych osób już nie ma i nawet nie można zweryfikować ich danych osobowych. A pana zdaniem to były osoby niebezpieczne? Ma pan jakieś przypuszczenia, kto to był? Co tam robił, z czyjego polecenia? Pani redaktor, jeżeli ktoś nie dysponuje danymi, które od razu są do zweryfikowania, jeżeli ktoś podaje telefony, które są telefonami, no, gdzie też nie można ich zweryfikować, jeżeli zatrzymanie tych osób, no, pomoc im, bo to była jeszcze kwestia im pomocy, następuje w okolicznościach, w których ich tłumaczenie w żaden sposób nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy, no to wszystko to powinno zapalić lampkę czerwoną u funkcjonariuszy policji, którzy powinni sprawdzić te osoby poprzez systemy informatyczne, poprzez pracę operacyjną i dopiero wówczas podjąć decyzję, wypuszczamy ich. Mm-hmm. No dobrze, ale kto to mógł być? Czy w ogóle pan nie chce spekulować w tej kwestii, tylko czeka pan na jakieś dalsze ustalenia, o ile one się w ogóle pojawią? No bo wszystko, co pan powiedział, wskazuje na to, że raczej już nie ma czego wyjaśniać, bo to jest musztarda po obiedzie. Trudno.
trudno w tej chwili spekulować. No, te spekulacje pojawiają się w przestrzeni publicznej, począwszy od terrorystów poprzez osoby, które no, chciały dokonać jakiejś kradzieży. Nie chciałbym tutaj poddawać się spekulacji. Na pewno bliższy jestem poglądowi, że to były osoby, mówiąc nomenklaturą premiera, niebezpieczne niż bezpieczne. Dobrze, to teraz jeszcze jedna kwestia, panie ministrze. Jak to pana zdaniem jest możliwe, że przez 6 godzin oni niczym nie niepokojeni sobie dryfowali w okolicach polskiej infrastruktury krytycznej? Żadne służby się nimi nie zajęły, żadne. I to jest właśnie coś, co powinno też być przedmiotem tego raportu, albowiem no, to pokazuje sytuację, w której każdy potencjalny terrorysta może w Polsce przy infrastrukturze krytycznej być, nic mu się nie stanie, a w związku z powyższym ma potencjalne możliwości zrealizowania swoich zamierzeń, jeżeli były to zamierzenia terrorystyczne. Przykłady, które mamy w Europie i nie tylko, a jesteśmy też w dobie działań wojennych, powinny no, powodować, że powinniśmy być szczególnie ostrożni i właśnie tak infrastruktura krytyczna powinna podlegać jak najbardziej diametralnej kontroli, a tego tutaj nie było. No ale już widzimy, że właśnie nie podlega. To, co pan powiedział, że nie było tej kontroli. I teraz pytanie, czy to jest niefrasobliwość, czy to jest brak kompetencji, czy to jest głupota, czy to jest zamierzone działanie? No któraś z tych wersji musi być prawdziwa? No któraś z tych wersji musi być prawdziwa, natomiast która... Nie odpowiem pani na to pytanie. No, najdalej idącą jest i najbardziej niebezpieczną, że to jest celowe działanie. No, odrzucam tą wersję, bo wskazywałoby, że spośród no, polskich urzędników, polskich funkcjonariuszy są osoby, które współpracują z terrorystami. Oczywiście no, nie odrzucam jej całkowicie, natomiast wydaje mi się, że jest ona najmniej prawdopodobna. Bardziej się skłaniam, czego przykłady również przekazała pani w trakcie zapowiedzi naszego programu, że mamy do czynienia z niefrasobliwością, że mamy do czynienia z olewactwem, że mamy do czynienia z brakiem starannego, rzetelnego działania w pionie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wiemy, że na początku przejęcia przez Prawo i Sprawiedliwość władzy mieliśmy bardzo daleko idące czystki kadrowe, nie tylko w polskim wojsku, ale także w policji. Czy pana zdaniem to jest wypadkowa właśnie tych decyzji? To może być wypadkowa tych decyzji. To może być wypadkowa tych decyzji, albowiem niejednokrotnie stawiano na osoby, które są, no, które określalibyśmy jako mierne, ale wierne. A co za tym idzie, no osoby, które niejednokrotnie nie mają doświadczenia, nie mają oparcia w swoim środowisku zawodowym, natomiast są bardzo dobre dla polityków, dla partii, a nie dla bezpieczeństwa zwykłego obywatela i dla bezpieczeństwa państwa, jakim jest Polska. To teraz kolejny kamyczek do ogródka tych wątpliwości wokół komendanta Szymczyka. Teraz afera z udziałem jego brata. Według dziennikarzy chodzi o karuzelę VAT-owską. Wiemy, że sąd aresztował pozostałych podejrzanych. Brata pana komendanta Szymczyka nie aresztował. Tłumaczy się sąd w ten sposób, że ma pod opieką brat pana generała Szymczyka osobę chorą onkologicznie, w związku z tym nie można go aresztować, ponieważ zostałaby ta osoba bez pomocy. Problem tylko polega na tym, że tego argumentu sąd użył dopiero kiedy sytuacja zatoczyła szerokie kręgi, jeżeli chodzi o opinię publiczną. Wcześniej tego tłumaczenia nie było, mimo iż dziennikarz bardzo usilnie próbował się dowiedzieć, skąd taka, a nie inna decyzja sądu o braku aresztowania. Czy pan widzi tutaj jakiś związek przyczynowo-skutkowy między generałem Szymczykiem, jego bratem i prokuratorem od Ziobry, który bezpośrednio interweniował w sprawie brata pana komendanta głównego? Tak, najbardziej widzę. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem takiej permanentnego stosowania takiego środka zapobiegowawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Mhm. Regułą powinno być stosowanie środków wolnościowych, czy też brak w ogóle środków zapobiegawczych, ale oczywiście w pewnych sytuacjach prokurator sięga po tymczasowe aresztowanie.
tutaj problemem nie jest sama decyzja sądu, bo sąd jak najbardziej mógł dokonać oceny, że akurat ta osoba nie powinna być tymczasowo aresztowana z uwagi na przesłanki zdrowotne, przesłanki opieki nad najbliższą rodziną. Tutaj decyzją dziwną, która rodzi krytykę, a jednocześnie pewnego rodzaju spekulacje, jest decyzja prokuratora, który chciał złożyć zażalenie od niezastosowania przez sąd tymczasowego aresztowania, a jego przełożony polecił mu, żeby takiego zażalenia nie składał. I to jest dziwne, ponieważ tak się składa, że ja uczestniczę w wielu sprawach dzisiaj jako adwokat, gdzie prokuratorzy idą z tymczasowym aresztowaniem, następnie sąd nie stosuje tego tymczasowego aresztowania i proszę mi wierzyć, w 100% w każdym przypadku prokuratorzy żalą tą decyzję. Nie zawsze sąd wyższej instancji podziela rację prokuratury, niejednokrotnie ich nie podziela, ale ci prokuratorzy chcą uzyskać tą odpowiedź, czy mają rację, czy też nie, od sądu w wyższej instancji i tak jak zaznaczyłem, żalą decyzję sądu, który nie stosuje tymczasowego aresztowania. Tutaj prokurator też chciał zażalić tą decyzję, ale przełożony mu polecił nieskładanie tego zażalenia. A w związku z powyższym to rodzi wątpliwości, bo ja wiem, jaka jest pragmatyka zawodowa prokuratorów. Wszystko żalimy, co jest niekorzystne dla nas, aczkolwiek w mojej ocenie to jest błędna praktyka, a tutaj nagle nie została ona zastosowana i nagle jedna z osób, w stosunku do której sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania, ta decyzja nie została zażalona w wyniku działań przełożonego tego prokuratora. I to budzi wątpliwości, to budzi spekulacje i to budzi zdziwienie, w sytuacji, kiedy tak jak zaznaczyłem, pragmatyka zawodowa prokuratorów jest taka, że żalimy, jeżeli nie uzyskaliśmy tymczasowego aresztowania. Pan trochę zna środowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości, środowisko polityczne skupione wokół Zbigniewa Ziobry. Gdyby pan miał nam wytłumaczyć jedną podstawową rzecz i jedną podstawową zależność, oczywiście ze swojej perspektywy, dlaczego pana zdaniem środowisko Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński tak kurczowo Szymczyka bronią? Przecież to działa tylko tak naprawdę na niekorzyść partii rządzącej, bo sytuacja zaczyna się robić nie tylko przerażająca, ale też śmieszna. A śmieszność, jak wiadomo, dla każdej władzy jest rzeczą najgroźniejszą. Co takiego się dzieje wokół komendanta Szymczyka, że PiS tak bardzo mocno go broni, mimo że kolejne sprawy związane z nieprawidłowościami w policji wypływają? Ale bardzo możliwe, że w pewnym momencie zostanie przekroczony ten punkt krytyczny i jeżeli się okaże, że partia rządząca będzie na osobie generała Szymczyka tracić, to proszę mi wierzyć, następnego dnia zapadnie decyzja o jego odwołaniu. W mojej ocenie dzisiaj to jest pan generał Szymczyk jest komendantem głównym, który jest bardzo przydatny. Osoba, która ma tyle wpadek, osoba, która jest w jakiś sposób uzależniona od, poprzez te swoje wpadki od polityków, jest osobą, która no, jest przydatna na tym stanowisku, bo wykona wszystko, czego politycy będą od niego oczekiwać. I nie mówię tutaj o politykach z punktu widzenia przełożonych, jakim jest minister spraw wewnętrznych, ale o politykach, którzy są politykami w partii rządzącej. No taka osoba jest po prostu nader przydatna. Z tym jednak zaznaczeniem, że jeżeli nastąpi z punktu widzenia partii rządzącej pewien punkt krytyczny, gdzie jednak nie będzie warto utrzymywać komendanta na tym stanowisku, następnego dnia będzie odwołany. Panie ministrze, czy dzisiaj można już postawić taką tezę i zaryzykować takie stwierdzenie, że dziś policja stała się politycznym instrumentem albo właściwie instrumentem w rękach polityków? W dużej części przykłady, które nawet padły w trakcie naszej rozmowy, pokazują, że to twierdzenie jest coraz bliższe prawdzie. Coraz bliższe, ale jeszcze, jak rozumiem, według pana nie do końca prawdziwe. Bo nie można mówić o całej policji. Można mówić o pewnych
No, wydaje się, że tutaj kierownictwo jest jak najbardziej oddane linii partii politycznej. I pana zdaniem, bo o tym też rozmawialiśmy wcześniej, ale nie zarejestrowałam odpowiedzi na to pytanie. Jak długo może potrwać odbudowywanie autorytetu policji? Bardzo długo. Niestety bardzo długo, albowiem to już nie mamy do czynienia tylko z wpadkami, z naruszaniem prawa, ale jest coś takiego jak śmieszność, a z tym strasznie trudno jest walczyć. Kolejna osoba, która będzie kierowała policją, musi być osobą o naprawdę krystalicznej życiorysie, o dużym autorytecie wśród samych funkcjonariuszy i musi no, zapanować swoistego rodzaju odbudowa tego, co się straciło. Ja dzisiaj, prowadząc kancelarię, mam wiele spraw, gdzie niejednokrotnie bronimy funkcjonariuszy policji, ale niejednokrotnie są oni po drugiej stronie, gdzie słyszę wypowiedzi rodzin, osób, które niestety nie mają zaufania do policji. Stracili to zaufanie. Co więcej, boją się, a czasami boją się w sposób irracjonalny, że ta policja im zagrozi, mimo że takiego akurat niebezpieczeństwa nie ma. Czyli z jednej strony obawa, z drugiej strony śmieszność. To wszystko to te aspekty, które trzeba będzie odbudowywać. Panie ministrze, to teraz, jeśli pan pozwoli, zostawimy temat policyjny. Jeszcze chciałam wykorzystać pańskie doświadczenie także jako prokuratora krajowego i zapytać o pana ocenę tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili na styku Zbigniew Ziobro, cała reszta rządu. W kontekście także oceny premiera stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości, który mówi, że jest on w pół zapaści, i pana Ziobry, który oskarża premiera o to, że dopuszcza się zdrady stanu. Co według pana, oprócz fruktów politycznych i stanowisk, łączy jeszcze te dwa środowiska? Środowisko Ziobry i środowisko Prawa i Sprawiedliwości. I czy zgadza się pan z opinią premiera, że polski wymiar sprawiedliwości jest w stanie pół zapaści? To łączy. No łączy oczywiście to, że mamy do czynienia z partią, która jest w koalicji z Solidarną Polską i która współrządzi. A w związku z powyższym to jest dzisiaj jedyny wyznacznik wspólnego działania. Ta olbrzymia przepaść pomiędzy premierem a ministrem sprawiedliwości jest przepaścią nie do zakopania. Zresztą już słyszymy na co dzień. Premier wypowiada się krytycznie o ministrze sprawiedliwości, a minister sprawiedliwości mówi to samo o premierze. Gdyby nie było tej zależności współrządzenia i braku kilku posłów do większości, no to taki minister sprawiedliwości zostałby na pewno odwołany. Natomiast prawdą jest, że mamy do czynienia z zapaścią w wymiarze sprawiedliwości. Długotrwałe postępowania prokuratorskie, długotrwałe postępowania sądowe, przedziwne decyzje. Proszę sobie wyobrazić, że na przestrzeni ostatnich kilku dni miałem okazję zapoznać się, to też pokazuje pewien problem, zapoznać się z aktami, gdzie w aktach tych znalazłem polecenie wiceprezesa Sądu Warszawskiego, który to wiceprezes poleca składowi sędziowskiemu w sprawie, w której oskarżony jest znany były polityk Platformy Obywatelskiej, poleca, żeby tą sprawę procedować szybciej, poleca, żeby rozprawy były systematycznie bardzo często prowadzone i samo w sobie to byłoby bardzo dobre. Tylko że w tym samym sądzie niedawno, na przestrzeni tych samych kilku dni, otrzymałem pismo, że ponieważ sąd nie ma terminów w 2023 roku, w związku z powyższym uprasza się strony, ażeby w kwestiach spornych doszły do porozumienia, tak żeby od 2024 roku procedować w tej sprawie. Proszę zobaczyć, sprawa zwykłego obywatela nie ma terminu w 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a sprawa polityka opozycji jest polecenie wiceprezesa sądu, ażeby sprawnie, bardzo szybko i
skrupulatnie tą sprawę prowadzić. No to też pokazuje pewien, bym powiedział, no, obraz wymiaru sprawiedliwości. Dla jednego szybko, sprawiedliwie i systematycznie, sprawnie, starannie, a dla zwykłego obywatela za rok będziesz miał termin. Taki mamy klimat. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Janusz Kaczmarek, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były prokurator krajowy, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Dziękuję również, do widzenia. Бажаю здоров'я, шановні українці. Кілька годин тому провів чергове засідання ставки. Були залучені нові учасники засідання. Кожен елемент нашої оборони, зокрема територіальна оборона, має бути відповідним чином налагоджений. Звичайно, на ставці доповідали головнокомандувач, а також командувач найбільш гарячого оперативного напрямку на фронті Хортиці. Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи у битві за Донбас. До речі, сьогодні відзначу успіхи прикордонників Луганського і Краматорського загонів, які разом з іншими бійцями сил оборони і безпеки воюють саме на Донецькому напрямку, захищаючи Бахмут. Зараз ключове завдання нашої держави – усіх нас, наших партнерів, щодня посилювати у державі терористів відчуття того, що їм не вдасться нічого добитись в Україні. Скільки б часу вони не відводили на війну, які б сили вони не витрачали і скільки б своїх людей не кинули на поле бою господарі Кремля. І маємо сьогодні одразу кілька потужних рішень партнерів в посиленні нашої оборони, передусім в посиленні нашої артилерії. Дякую Естонії за черговий, найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги за гаубиці та боєприпаси. Дякую Швеції за новий військовий пакет, за енлави, арчери і БМП. Я дякую Данії за ухвалення рішення по Цезарям для наших воїнів. Це серйозно посилить нашу армію. Я дякую Литві за новий військовий пакет, за зенітні гармати, амуніцію і гвинтокрили. І готуємось до завтрашнього Рамштайну. Очікуємо сильних рішень. Очікуємо потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів. I bardzo miło mi przywitać naszego kolejnego gościa, pan Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej w Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Panie ambasadorze, mamy bardzo trudną sytuację w Ukrainie od 24 lutego, truizm. Ale czy pana zdaniem ta ostatnia sytuacja związana z katastrofą w Browarach pod Kijowem to jest sytuacja, która dobiła trochę Ukraińców, jeżeli chodzi o ich morale i takie poczucie bezpieczeństwa? No jednak minister spraw wewnętrznych, ten, który zginął w katastrofie, był osobą, od której bardzo wiele zależało, której bardzo wiele Ukraińcy podczas tej wojny zawdzięczają. I teraz pytanie, czy tego typu sytuacje, pana zdaniem, mogą podkopać jakieś takie poczucie sprawczości i siły Ukraińców? Widać, że Wołodymyr Zełenski też bardzo mocno podłamany jest tą sytuacją. Jakie, pana zdaniem, ona ma znaczenie w tym momencie dla Ukraińców? Nie sądzę, żeby ona mogła podłamać morale ukraińskiej armii i Ukraińców, a raczej wprost przeciwnie. To, co robi ostatnio Rosja, mówię również o ataku na Dniepr, mówię o atakach na ludność cywilną, to są rzeczy, które powodują automatycznie, wręcz automatycznie reakcję złości, gniewu, oburzenia i determinacji Ukraińców. Natomiast rzeczywiście ten wypadek, szczerze mówiąc, my do końca jeszcze nie wiemy. Jest powołana specjalna komisja, która będzie to wyjaśniać. My nie wiemy, jaka była przyczyna tego wypadku, tego śmigłowca, który podobno miał lecieć do Donbasu. Minister Monastyrski miał się udać do Donbasu. No, zakładana jest również jedna z opcji, że to mógł być sabotaż, że to mógł być błąd pilota. To były złe warunki pogodowe. Usterka techniczna. No, rzeczywiście to był bardzo ważny dla prowadzenia działań militarnych, dla właściwie całej sprawy walki z Rosją człowiek. To był jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego.
No właśnie, teraz pytanie, czy Zełenski będzie w stanie znaleźć godnego następcę, jak pan sądzi? Czy w tych strukturach administracyjnych władz ukraińskich jest ktoś, kto obecnego, nieżyjącego już ministra spraw wewnętrznych będzie w stanie zastąpić i zdobyć takie zaufanie Zełenskiego, bo rzeczywiście między nimi była wyjątkowa więź. Także wydaje się osobista, taka przyjacielska po prostu. Zdaje się, że już jest kandydat i pewnie tak. Będzie taka decyzja, że jeden z zastępców będzie w tej chwili pełniącym obowiązki ministra, a potem zostanie tym ministrem. Myślę, że tam w zespole Zełenskiego jest wiele młodych i zdolnych ludzi zdeterminowanych do obrony swojego kraju, więc myślę, że to tylko spowoduje większą determinację. To teraz, panie ambasadorze, jeżeli pan pozwoli, przeanalizujmy sobie wczorajsze wystąpienie Władimira Putina. On zaskoczył swoimi słowami, bez wątpienia. Spotkał się wczoraj z weteranami wojennymi, przed nimi właśnie przemawiał. Wielu się spodziewało, że on ogłosi powszechną mobilizację. Nie zrobił tego. Ale i teraz właśnie kluczowe pytanie. Czy zrobił coś znacznie więcej? Mianowicie powiedział o tym, że Rosjanie muszą być gotowi na krew i łzy. I wielu interpretuje te słowa w ten sposób, że on szykuje swoje społeczeństwo do kolejnej wojny ojczyźnianej, bardzo długotrwałej i bardzo wyniszczającej. Jak pan interpretuje te słowa Putina i czy rzeczywiście są one, jeżeli chodzi o te zapowiedzi, bardzo niebezpieczne? No bo wiadomo, że im dłużej wojna będzie trwała, tym gorzej dla Ukrainy. I rzeczywiście to są słowa, które świadczą o tym, że on usiłuje w tej chwili znowu użyć tego triku, który był już stosowany wiele razy z różnym skutkiem. Mianowicie tego, że to, co się w tej chwili dzieje, to jest rodzaj wojny ojczyźnianej. To jest wojna podobna do tej, którą Czerwona Armia i Sowieci toczyli przeciwko hitlerowskim Niemcom i on stara się w tej chwili nawiązać do tej tradycji. Co jest znacznie bardziej niebezpieczne, to jest znowu pojawiające się gdzieś w tle w wypowiedziach między innymi byłego prezydenta Miedwiediewa, straszak nuklearny. Słowa, które są no, niebezpieczne, to są po pierwsze słowa, że mocarstwo nuklearne nie może przegrać wojny. To rzeczywiście jest coś, co no może budzić obawy. No i kolejna wypowiedź kolei przywódcy duchowego, czyli Cyryla, patriarchy Moskwy, że przegrana Rosji to będzie koniec świata. No być może będzie to koniec świata w postaci ruskiego miru i Rosji, natomiast na pewno nie będzie to koniec świata dla całej reszty obywateli tego świata. Więc myślę, że to są wypowiedzi niebezpieczne, które jednocześnie świadczą o tym, że tam zaczyna się rodzić jakaś świadomość przegranej, czy możliwości przegranej Rosji. To bardzo ciekawe, dlatego że wielu twierdzi, że Putin w dalszym ciągu tego do myśli nie dopuszcza. Rzeczywiście, prawdopodobnie Putin tego do myśli nie dopuszcza, ponieważ Putin jest doskonale świadomy tego, że przegrana tej wojny to znaczy dla niego klęskę osobistą, przegraną, być może sąd w Hadze, trybunał, albo być może po prostu śmierć. I to śmierć bynajmniej nienaturalna. Więc on jako Putin nie może tego dopuścić do świadomości i zachowuje się tak, jak się zachowuje. Natomiast te dwie wypowiedzi i patriarchy Kiryła, czyli Cyryla i Miedwiediewa świadczą o tym, że tam gdzieś dojrzewa świadomość tego, że może się tak wydarzyć, że Rosja przegra wojnę. To teraz wróćmy jeszcze do tego straszaka nuklearnego, jak pan to nazwał. To jest rzeczywiście taki ostateczny argument, którego Rosjanie używają w sytuacji, kiedy są pod ścianą, więc to jest dla nas dobra wiadomość, skoro ten straszak wraca, szczególnie w ustach takiego wariata, przepraszam, ale nazwę to wprost, jak Miedwiediew. Natomiast mnie niepokoi jeszcze jedna rzecz. W poniedziałek bodajże moim gościem był Ryszard Sznepf, czyli były ambasador w Stanach Zjednoczonych. I on powiedział właśnie a propos straszaka nuklearnego jedną ważną rzecz, że jego zaczyna się także bać administracja
amerykańska, ponieważ wie, że użycie broni nuklearnej no byłoby już po pierwsze światową zagładą, po drugie oznaczałoby, że Amerykanie muszą odpowiedzieć dokładnie w taki sam sposób, więc trudno przewidzieć konsekwencje w ogóle takiej sytuacji i że faktycznie w Waszyngtonie coraz poważniej się na ten temat myśli, czyli straszak staje się skuteczny. Można powiedzieć, że Rosja wie, czego się Zachód boi, dlatego tego straszaka używa. Mm-hmm. I rzeczywiście no, wizja zagłady atomowej, użycia broni nuklearnej jest dla wszystkich przerażająca, z wyjątkiem prawdopodobnie patriarchy Kryła, czyli Cyryla, który twierdzi, że wszyscy wtedy pójdą do nieba, wszyscy Rosjanie. I no, tak to się kręci. Natomiast pamiętamy już jakąś wypowiedź Waszyngtonu w kwestii użycia przez Ukrainę broni nuklearnej. Prawdopodobnie, jeżeli by do tego doszło, to zakładane było, że ta broń zostanie użyta na terytorium Ukrainy. I pamiętam, że Amerykanie powiedzieli coś takiego, że jeżeli ta broń zostanie użyta na terenie Ukrainy, to będzie odpowiedź amerykańska. I że to może być odpowiedź konwencjonalna, niekoniecznie odpowiedź nuklearna, która zniszczy stanowiska dowodzenia rosyjskie i zniszczy wyrzutnie rakietowe, które są pewnie od lat namierzane i wiadomo, gdzie one się mieszczą w Rosji, wie o tym wywiad amerykański. No, miejmy nadzieję, że ciekawe jest, że odbyła się jednocześnie wizyta szefa CIA, Burnsa, taka tajemnica niezapowiedziana, właśnie niedawno w Kijowie, który rozmawiał z Zeleńskim, więc rzeczywiście tam się coś dzieje, czego my do końca jeszcze nie wiemy. Panie ambasadorze, to jeszcze nawiążę do tego, co pan mówił w kontekście strachów, które toczą Putina w tej chwili, również w kontekście utraty władzy, utraty polityki, ale także ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za te wszystkie tragedie, które wydarzyły się w Ukrainie. Wczoraj dość symbolicznie, ale jednak, Parlament Europejski przyjął niezobowiązującą rezolucję o powołaniu specjalnego międzynarodowego trybunału do ścigania zbrodni rosyjskiej agresji w Ukrainie. Chodzi przede wszystkim o rozliczenie oczywiście Władimira Putina, ale także Aleksandra Łukaszenki, jak twierdzi Parlament Europejski. Czy to już jest pytanie, które kiedyś panu zadawałam, ale jesteśmy kilka miesięcy dalej. Czy pana zdaniem w ogóle istnieje nadzieja na to, że poniosą odpowiedzialność odpowiedzialni za tę ukraińską tragedię? Panie redaktor, no, odpowiem pani doświadczeniem z mojego życia zawodowego, kiedy byłem dziennikarzem w czasie wojny na Bałkanach. Widziałem, co się tam dzieje, widziałem, co robią Serbowie i no, tak sobie myślałem. To był czas, kiedy podawano rękę Mileszowiczowi, kiedy był partnerem, kiedy Karadzic był partnerem, tak. Ratko Mladic był partnerem. I tak sobie zadawałem pytanie, czy oni się kiedyś znajdą przed obliczem sprawiedliwości. No i co? I znaleźli się. Wszyscy się znaleźli przed obliczem sprawiedliwości. Jeden z nich, czyli Slobodan Milošević, nie tylko, że się znalazł przed obliczem sprawiedliwości, to jeszcze już nie żyje. Zmarł w jakichś dziwnych, tajemniczych okolicznościach. Niewyjaśnionych do tej pory, tak. Mhm. Czyli sądzi pan, że Putin może podzielić los Miloševića, tak? To nastraja optymistycznie. Skoro stało się tam tak, to nie jest wykluczone, że tu może się wydarzyć coś podobnego. Ja myślę, że to jest ważne, że słyszymy słowa o tym, że jest rezolucja Parlamentu Europejskiego, która oczywiście nie jest zobowiązująca, bo Parlament Europejski nie ma takiej możliwości, żeby stworzyć specjalny trybunał do sądzenia zbrodni. Jest już również decyzja Hagi, nawet miasta Hagi, że oni by chętnie taki trybunał gościli u siebie. I co jest ważne, w tej chwili jest już proces gromadzenia dowodów i szukania ewentualnie odpowiedzialnych za zbrodnie. I to się już dzieje. To robią prokuratorzy z Hagi, to robią również Ukraińcy sami. I tego rodzaju dokumentacja jest już gromadzona.
Panie ambasadorze, dzisiaj rusza kolejne spotkanie formatu Rammstein. Zgodnie z informacjami, które przekazał Pentagon, aż 50 krajów przedstawiciele mają wziąć udział właśnie w tych rozmowach. Oczywiście szeroko zakrojone tematy dotyczące pomocy Ukrainie i politycznej, i humanitarnej, i finansowej, i wojskowej, każdej niemal. Jak pan zapatruje się w tej chwili na działania Zachodu? Bo jedni twierdzą, że jest ewidentny przełom i ewidentne przyspieszenie, jeżeli chodzi o dozbrajanie Ukraińców. Drudzy z kolei uczepili się na przykład tematu leopardów i stanowiska Niemiec w tej sprawie. Czy pana zdaniem sytuacja jest taka, że można powiedzieć, że Zachód ostatecznie wreszcie się przebudził? Czy ma pan jednak jeszcze więcej zastrzeżeń dotyczących i tempa, i samej jakości dostaw? W tej chwili Ukraińcom jest najbardziej potrzebna artyleria dalekiego zasięgu. No a tego nie dostaną na razie. No więc właśnie do końca nie wiadomo, czy dostaną, czy nie dostaną, bo są takie głosy, że Stany Zjednoczone, to zresztą chyba wczoraj New York Times o tym pisał, że są w stanie się zgodzić na to, żeby Ukraińcy mieli taką możliwość. Oczywiście nie było mowy dokładnie o jaki sprzęt chodzi, natomiast nie jest wykluczone, że już jest podjęta decyzja, że Ukraińcy taki sprzęt dostaną. Ewentualnie dostaną amunicję, bo tu chodzi głównie o amunicję, która by była w stanie precyzyjnie trafiać w cele poza terytorium kontrolowanym przez Ukraińców, również na Krymie, a także w samej Rosji, czyli w bazy wojskowe. Myślę, że to jest ważne. Natomiast no, to wszystko jest w tej chwili przyspieszone przez opór kanclerza Scholza i Niemiec w kwestii leopardów, co rzeczywiście no, jest trochę żenujące, bo te czołgi są Ukraińcom potrzebne do tego, żeby wyzwolić swoje terytorium i żeby się przeciwstawić planowanej kontrofensywie ze strony, czy właściwie ofensywie ze strony Rosji. Te czołgi są na wyposażeniu Polski, w Finlandii, Danii, Kanady, która też deklaruje chęć oddania tych czołgów, paru innych krajów, Hiszpanii, Grecji zdaje się. I no jest zadziwiające, że skoro sam Scholz nie chce dać czołgów niemieckich, które są na składzie Bundeswehry, to ten opór, żeby nie pozwolić tym krajom, które mają je na wyposażeniu, oddać te czołgi Ukrainie, no to budzi po prostu no właściwie moralny sprzeciw i oddala Niemcy od reszty sojuszników Europy. No ale zaraz, z drugiej strony, panie ambasadorze, tutaj muszę przerwać, nie broniąc stanowiska Scholza, bo jeszcze za chwilę o nim porozmawiamy, ale Niemcy są na drugim miejscu, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Więc takie rzucanie się także na Niemców w tej sprawie, nie wiem, czy jest do końca uzasadnione. Panie redaktor, no, jeżeli chodzi o pomoc niemiecką, to ona rzeczywiście jest, ale ona mogłaby mieć charakter znacznie bardziej istotny, ponieważ Niemcy są najbogatszym, czy przynajmniej do niedawna były najbogatszym krajem Unii Europejskiej i na Niemcach spoczywa również taka jakaś odpowiedzialność przywódcza. Jeżeli Niemcy w ten sposób się zachowują w kwestii leopardów, no to rzeczywiście to budzi niesmak i cała pomoc niemiecka, która rzeczywiście była spora, tylko że ona nie dotyczyła bezpośrednio tego ważnego uzbrojenia, no jest, oczywiście ona była, ale ta kwestia w tej chwili no, jakby przyćmiła to wszystko, co Niemcy do tej pory zrobiły i to dla Niemiec, myślę, i pozycji Niemiec w Europie jest bardzo niedobre. No właśnie, jeszcze kamyczek do ogródka, czyli sam Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, a propos tej odpowiedzialności przywódczej, o której pan wspomniał przed chwilą, no suchej nitki europejskie i niemieckie media na Scholzu nie zostawiają. Jeden z dzienników pisze o wystąpieniu na Davos kanclerza Scholza i komentuje, że było ono żenujące i pełne
stronę pustych frazesów. Zamiast mówić wprost o pewnych sprawach, kanclerz tutaj, cytat, używał tylko szolcomatów, czyli tak zwanych automatycznych i często powtarzanych frazesów. Był oczywiście pytany o kwestie związane z leopardami, dlaczego się waha, dlaczego w dalszym ciągu Niemcy nie podjęły decyzji. No to on przez 5 minut nie odpowiedział na to pytanie, tylko okrężnie opowiadał o tym, jak wielkie wsparcie Kijów już od Niemiec otrzymał. Czy pana zdaniem kanclerz Scholz, no zapytam wprost, nie jest przywódcą na obecne czasy? Czy mówiąc wprost tak, że się po prostu kompromituje taką, a nie inną postawą? Jak czytam w niemiecką prasę komentarze niemieckich ekspertów na Twitterze i nie tylko na Twitterze, no to rzeczywiście sposób, właściwie stopień bulwersacji jest spory. I rzeczywiście pojawiają się również sformułowania, że Scholz nie jest kanclerzem na te czasy, że on po prostu nie jest w stanie sprostać temu zadaniu. No to jest ciekawe, bo tam jakby istnieje pewien podział zadań. Jest pani minister spraw zagranicznych, która była w Charkowie, która jest dość aktywna, ostra w wypowiedziach i spora część koalicji z Partii Zielonych jest za mocniejszą pomocą Ukrainie, w tym zadaniem leopardów w Ukrainie, ale to kanclerz Scholz jest tutaj osobą, która o tym wszystkim decyduje. I można odnieść wrażenie, że to chodzi o to, żeby Niemcy nie były źle postrzegane w świecie, więc my tu mamy zielonych, którzy mówią to, i mamy kanclerza, który robi swoje, bo to leży w interesach Niemiec, a w interesach Niemiec jest mieć otwarty kanał do dialogu z Putinem, bo jak zresztą paru polityków niemieckich powiedziało wręcz wprost, a chodzi tutaj między innymi o premiera jednego z landów, nie pamiętam którego, ale chyba tego, który jest zawsze zainteresowany współpracą w sprawie Nord Streamu, że przecież ta wojna się skończy. Jak się skończy, to musimy wrócić do interesów gazowych z Rosją. Panie ambasadorze, czy pan pozwala sobie czasami na takie myśli o perspektywie końca tej wojny? Czy wiemy jeszcze zbyt mało i jest tyle zmiennych, że nie ma co na razie tych nadziei podsycać? Tak, oczywiście myślę o tym często, ponieważ jakbym o tym nie myślał, to bym się źle czuł. I nie tylko chyba ja. Wiele osób o tym myśli i pojawiają się różne koncepcje. Myślę, że w tej chwili jedna z najbardziej przekonujących i forsowana również przez niektórych ekspertów, w tym i amerykańskich, i zachodnich, to jest rozpad Federacji Rosyjskiej. To jest rozpad państwa rosyjskiego, które to rozpad automatycznie spowoduje koniec wojny i doprowadzi do tego, że Rosjanie będą się musieli zająć swoimi sprawami wewnętrznymi, kłopotami tam, a nie wojowaniem z Ukraińca. Sądzi pan, że Ukraina dziś jest bliżej wstąpienia do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego? Mówi się, że jak najbardziej tak, o czym ostatnie spotkania miały świadczyć. Tak, to pokazuje, że jednak, i to znowu tutaj i Niemcy, i Francja, w 2008 roku popełniły błąd, kiedy na szczycie NATO w Bukareszcie Ukraina, Gruzja nie dostały... No i wojną w Gruzji to się skończyło, jak pamiętamy, prawda? No właśnie, o to chodzi. I wnioski nie zostały wyciągnięte. Myślę, że Ukraina jest coraz bliżej wstąpienia do NATO. Ukraina dysponuje sprzętem natowskim w tej chwili. Ukraina dysponuje wywiadami, raportami wywiadów natowskich do swoich działań operacyjnych przeciwko armii rosyjskiej. I no to przecież natowscy oficerowie szkolili Ukraińców jeszcze wtedy, kiedy ja byłem ambasadorem w Kijowie. No właśnie, poza tym ma chyba jednak najbardziej doświadczonych i wyszkolonych żołnierzy, jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie dzisiaj. Rzeczywiście tak. To jest armia, która jest w tej chwili bez wątpienia
najsilniejszą i najskuteczniejszą armią na kontynencie europejskim, z doświadczeniem bojowym z walki z krajem, który jest zagrożeniem dla Zachodu. To już tak na sam koniec zapytam pana, od czego tak naprawdę pana zdaniem dzisiaj najbardziej zależą losy tej wojny? Od siły wiosennej ofensywy rosyjskiej, której wszyscy się spodziewają, od zaangażowania Białorusi terytorialnie i osobowo, od wsparcia Zachodu, czy wszystko razem wzięte i nie da się wyróżnić tego zdecydowanego momentu czy działania, które obróci losy wojny w jedną albo w drugą stronę? Na pewno to zależy od wszystkich czynników. Mm. Co do tej Białorusi, to ja mam duże wątpliwości, czy rzeczywiście Rosjanie byliby w stanie uruchomić taką operację militarną, bo tam jest rzeczywiście mobilizowana ogromna ilość żołnierzy, ale ich trzeba nakarmić, ich trzeba wyszkolić i im trzeba dać broń. I to broń, która jest skuteczna, a z tym Rosja ma duże problemy. I ja myślę, że to jest jeszcze jeden istotny czynnik. Myślę, że w sumie najważniejszy, że ta wojna może się rozstrzygnąć na Kremlu, gdzie dojdzie do albo przewrotu pałacowego, albo obalenia Putina. No, nawet dochodzą takie ciekawe informacje, że systemy przeciwlotnicze są instalowane na dachach ważnych gmachów w samej Moskwie. To by świadczyło o tym, że Rosja się czegoś panicznie boi. Boi się panicznie ataku na Moskwę właśnie? No tak by to z tego wynikało i to nie wiadomo, czyj to miałby być atak, czy to miała być armia ukraińska, czy to mieliby być partyzanci rosyjscy, czy to mieli być Chińczycy. No po prostu rzeczywiście coś takiego się dzieje. Widziałem takie zdjęcia, widziałem te komentarze w tej sprawie, więc to świadczy o jakimś poziomie już paranoi. No to akurat dla nas jest chyba bardzo dobra informacja, bo paranoja nie pomaga, truizm, ale jednak w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za to spotkanie i za te wszystkie wiadomości od pana, jak zwykle bezcenne. Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej w Ukrainie. Wszystkiego dobrego, panie ambasadorze, dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekspresu Biedrzyckiej. Mam nadzieję, że państwo po tej rozmowie z panem ambasadorem Piekło poczuli się uspokojeni poniekąd, choć niektórzy tutaj nam zarzucają psychozę strachu. To chyba nie do końca uważnie słuchają tego, co mówimy, bo ten wydźwięk, mam wrażenie, jest zupełnie inny. Tylko spokój, drodzy państwo, może nas uratować. I o tym proszę pamiętać i tego życzę państwu na nadchodzący weekend, bo jutro już sobota, a my z Ekspresem oczywiście wracamy do państwa w poniedziałek o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu, kłaniamy się nisko. W tym tygodniu także bardzo dziękuję za pomoc Michałowi Kurkowskiemu. Powtarzam, wracamy w poniedziałek. Dziękuję. Proszę szaleć, ale ostrożnie, rzecz jasna. Jeżeli państwu się szaleć nie chce, to kocyk, herbatka i odpoczywać. Tak, żebyśmy się w dobrym, pełnym komplecie, chociaż jakby komplet nie mógł być pełny, masło maślane, abyśmy w komplecie mogli spotkać się właśnie już za 3 dni. Spokojnego, dobrego dnia dla państwa. Do zobaczenia.